Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o bytach, o istotach energetycznych i nie tylko, i o nawiedzeniach w kontekście egzorcyzmów. Jest nas tutaj dzisiaj aż 6 osób. Na widoku jestem tylko ja z Karoliną, natomiast jest też Leszek, jest Jola, Maciej i Szymon. Proszę bardzo, może Leszku, zacznij coś tytułem wstępu. Witam wszystkich serdecznie. Ja chciałbym ruszyć bardzo poważny problem, który jest w dzisiejszym społeczeństwie. Od pewnego czasu on mnie dość mocno nurtuje. Chodzi o skalę zjawisk właśnie nawiedzeń, bytów, programów, rozumienia tych rzeczy przez ludzi. I wszystko, co z tym jest związane, jest bardzo proste, jeżeli się o tym wie. Więc chciałbym dzisiaj przedstawić ten cały problem od tej strony drugiej, który jest bardzo prosty, bardzo łatwy do usunięcia, bez żadnej demagogii, bez żadnych jakichś wielkich szopek, które są robione, bez żadnych strachów przede wszystkim, bo jeśli będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, automatycznie możemy do tego podejść spokojnie, rozwiązać możemy ten problem. Nie demonizując tego jako wielki problem, tylko jako coś prostego do załatwienia po prostu. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli wiemy, z czym mamy do czynienia, to rozwiążemy. I teraz to wygląda w ten sposób, że te wszystkie programy, demony, nawiedzenia, w większości to są dusze. Normalne dusze, tak jak każda inna dusza. One z różnych powodów potrzebują miłości, zainteresowania, jakiegoś wsparcia. One też ulegają, czyli podlegają jakimś procesowi uduchowienia, zrozumienia. Ponieważ my je demonizujemy, więc one objawiają się też w pewnym sensie agresywnie do nas. Odczuwają naszą reakcję. Dokładnie. One są odbiciem. Jeżeli my podchodzimy spokojnie, nawet do takiego strasznego demona, z tak zwanego, to on jest taki, jak my do niego podchodzimy. Jeżeli człowiek jest bez lęków, bez jakichś stresów, bez strachu, to z tym demonem można sobie porozmawiać, można mu wytłumaczyć i można go odesłać. Czyli nasza emocja zasila jego podejście do nas. Dokładnie tak jest. Jest właśnie takim lustrzanym odbiciem. Dokładnie. I teraz tak, jeżeli my jesteśmy spokojni, to pan demon jest spokojny. Jeżeli my jesteśmy agresywni, to demon jest agresywny. A im bardziej my jesteśmy agresywni, tym on ma potężniejszą siłę. I on jest takim trochę odzwierciedleniem nas. Jeżeli my jesteśmy przebiegli, jesteśmy jacyś tam, to się nazywa tak brzydko, cwaniacy, którzy chcemy kogoś tam oszukać, czy zrobić komuś krzywdę, to ten demon korzysta z naszych programów. Bo on jest tak naprawdę odbiciem nas. Gdy czytam jakieś różnych sesjach, które my przeprowadzamy, bo my to robimy tak, jak już kiedyś wspominałem, w celach badawczych, żeby poznać tą istotę, my z nią rozmawiamy, to my właśnie w ten sposób, dlatego widzimy ten problem, że ten problem nie jest problemem, jeżeli do niego się podchodzi mądrze. Ja bym chciał, żeby Karolinka opowiedziała właśnie, jak ona to widzi z tej drugiej strony, tam gdzie jest, bo ona jako medium wchodzi, spotyka się z nimi, rozmawia tak normalnie jak z każdą istotą. Ja bym chciał, i ona teraz za chwilę będzie opowiadała o tym wszystkim, będzie mówiła konkretnie, jak to wygląda, jak postrzega ich, jak oni ją postrzegają, jak się zachowują. Przedstawi tą skalę i moc ich, ale w takim bardzo przystępnym obrazie, dlatego że ona jest pełna miłości, więc automatycznie oni są bezbronni. Oni podchodzą tak samo. Subtelnieją i zaczynają rozmawiać tak, jak ona rozmawia. Dlatego też właśnie tu będzie teraz do Karolinki ta druga część od tak zwanego warsztatu, bo ma bardzo dużą wiedzę na ten temat, bierze właściwie udział we wszystkich poważnych sprawach. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że proszę nie demonizować demonów. Oni się niczym nie różnią od ludzi.
A czyli jeśli kogoś nazwiemy demonem, to on będzie demonem, jeśli nazwiemy go aniołem, będzie aniołem. Tak, dokładnie, to jest na tej zasadzie. Proszę, może teraz... Wszystko zależy od nastawienia. Tak. Tak. Ja na wstępie chciałam wytłumaczyć, co to jest byt, co się pod tą nazwą kryje, co to istota nawiedzająca, czy tak zwany demon. To wszystko są definicje, a tak naprawdę wyjaśnienie jest proste. Chodzi o to, że to jest zestaw programów, czyli inaczej zestaw naszych myśli, które uzyskały taką samodzielność i poprzez wspólne połączenia egzystują samodzielnie. Myślokształt. Tak. I my odczuwamy to jaką taką inną osobowość, która czerpie z nas energię i my czujemy, bądź uważamy, myślimy też tak, że coś nam podpowiada, jakiś skłania do robienia różnych rzeczy. To są fizyczne nasze obserwacje, reakcje. Słyszymy też różne głosy. Czujemy też jakąś większą kontrolę czegoś lub kogoś. Nie potrafimy dokładnie określić, ale to burzy nam takie samo stanowienie o sobie, samo działanie. Nie możemy na przykład wykonać ruchów, które bardzo byśmy chcieli, czy ruszyć głową, skręcić się w prawo, w lewo, czy przestać o czymś myśleć, bo to wszystko jest nakierowywane na to, aby nam pobierać energię. Ponieważ głównie byty i różne demony egzystują wokół głowy, tam najczęściej sobie znajdują takie siedlisko, ponieważ głowa generuje bardzo dużo energii poprzez to, że my myślimy. I te wszystkie myśli, one to jest takie fajne źródło tworzenia nowych programów i te byty bardzo szybko są zasilane przez swoich rówieśników i często wchodzą w takie, można powiedzieć, koalicje. Symbiozy takie. Tak, tak. I to je zasila i jednocześnie mogą pobierać szerszy obszar energetyczny z naszego ciała. Jeśli chodzi, jak to widzę w sesjach hipnotycznych, w aurze jako obraz, to bez wyjątku jest to ciemna energia, która sama żyje, najczęściej na aurze. Oplata tak człowieka od głowy w dół przechodzi. To zależy, jakie stadium jest, ale osoby, które przyszło mi badać, to już były w dość zaawansowanym stadium i 3/4 tak aury zajmował ten demon, czy różne współpracujące ze sobą istoty, które czerpały energię z tej osoby. I często to jest tak jak w firmie, że jest dyrektor i są pracownicy. Tak jest i tutaj, że jest główny byt energetyczny, który zawiera najwięcej obszaru, a najwięcej ma skumulowanych myśli, do niego należą jak gdyby te decydujące działania. On sam decyduje, gdzie ci pracownicy mają pójść, czerpać energię, skąd mają pobierać i na jakiej zasadzie mają działać. On wydaje te decyzje. I oczywiście wszystko spływa tam do niego. Również bardzo dużo razy byłam świadkiem, jak byty się zamieszczały w ciele fizycznym. I to w środku, już przy takim najgroźniejszym poziomie, to byt obejmował całe ciało od nóg, tak można powiedzieć, że prawie do tułowia. Czyli ogarnął wszystkie narządy najważniejsze wewnętrzne, im zabierał energetykę. Miał swój taki główny pień, jak my mamy kręgosłup w ciele, ale też wypuszczał takie wypustki, czyli nerwy, przez to zwiększał swoją powierzchnię pobierania energii i to mu pozwalało na to, że mógł efektywniej pobierać tą energię z różnych obszarów i w różnym czasie. Tak jak korzenie drzewa. Tak, tak, no. Tak. Tak jak na przykład nasze nerwy, które odbierają informacje z różnej części ciała i razem to sumują. Jednocześnie trzeba też powiedzieć, że najgroźniejsze byty nigdy nie działają same. Zawsze to będzie na pewno jakaś symbioza. Jeśli chodzi o kolor, to są zawsze czarne,
jest to energia agresywna. Jak rozmawiam z nimi, to chętnie porozmawiają, ale tylko w kontekście takim, żeby pobierać ze mnie energię. To nie jest tak, że są zdecydowane na to, żeby odejść czy pójść ze mną na układ, tylko one tak mnie zwodzą, bo są to inteligentne programy i chcą, abym to może ja wpadła w ich sidła, trochę im dała uwagi, a przez to energii, jednocześnie ich bardziej zasiliła i że dała im spokój. I nie można wchodzić z takimi bytami czy programami. Jasna sprawa, w układy. Tak, w układy i w ogóle w rozmowę, bo rozmowa jest tylko na to, żeby pobrać tą energetykę. Nie ma nic w sobie innego, ponieważ byt nie ma nic do zaoferowania nam. I nie taki diabeł straszny, jak go malują, ponieważ byt to przeważnie zespół myśli, naszych myśli. I jak się zna dobrze problem, to bardzo łatwo można go rozwiązać. I nie ma się czego obawiać, że powiedzmy ta osobowość, która się stworzy z tych samodzielnych programów, może nami zawładnąć i my już jesteśmy straceni. Ponieważ tylko my mamy kontrolę nad sobą i wiedza praktycznie niweluje zagrożenie. Wiedza, świadomość, podejście mądre do działania nad sobą, wszystko to powoduje, że my bardzo łatwo możemy usunąć każdego byta praktycznie ze swojego otoczenia energetycznego, jak i również zabezpieczyć się, aby też inne byty nie przechodziły do nas tak niepostrzeżenie, ponieważ w trakcie mojego badania dowiedziałam się, że bardzo dużo osób ma takie, można by powiedzieć, kontakty, wejścia w swojej aurze, które wręcz przywołują różne istoty o intencjach tylko pożerania energetyki naszej. I to jest o tyle niebezpiecznie, że my nawet nieświadomie wchodzimy gdzieś i zbieramy ten cały syf, który jest w otoczeniu. Czyli to oznacza, że na temat egzorcyzmów jest dużo mitów, takich jakichś bajek, które są bzdurą, bo tak naprawdę jest to sprawa prosta, tylko trzeba mieć wiedzę i zrozumienie. Dokładnie. O mitach i prawdach może Leszek troszkę rozumieć. Ja właśnie tak pomyślałem o tym, że dobrze by było, żebym teraz to powiedział, bo to jest takie dość, no, w pewnym sensie śmieszne, ale i straszne. Tak. Jeżeli nam egzorcyści mówią, że gdy człowiek ma niższą temperaturę, to jest opętany, ktoś tam inny nam mówi, że jeżeli w lewe ramy się klepnie, a w prawo się człowiek obróci, to tam też jakieś są takie wymysły, to znaczy, że ci ludzie nie mają pojęcia tak naprawdę, o co chodzi. Nie badają problemu, tylko gdzieś się nauczyli robić pewne rzeczy i robią. I to powstało, że jakieś są kółka tam różańcowe w kościołach czy gdzieś, ja ich tego nie neguję, tylko że jeżeli ja widzę, że oni modlą się tam nad tym człowiekiem, ten człowiek się tam rzuca, ryczy jak jakiś tam zwierz, a my rozmawiamy z bardzo poważnymi bytami, o których Kalinka później opowie, gdzie nie ma żartów, bo to są naprawdę poważne byty, to są ludzie, którzy no, są jakby świadkami tego, tylko że nie będziemy nikomu niczego udowadniali, bo to nie ma sensu. To ja chcę tutaj powiedzieć o tym, że są ludzie, którzy biorą się za coś, o czym nie mają pojęcia. My już o tym wiemy, że jeżeli się nie ma o czymś pojęcia, robi się krzywdę tylko ludziom i myślę, że powinno się jak najwięcej o tym mówić, żeby usunąć przede wszystkim te błędne mity, że to jest coś groźnego, że to jest jakiś demon, który trzeba wypędzać krzyżykiem, święconą wodą, czy w ogóle czymś innym. To wszystko to jest jakaś szopka. To jest normalna dusza. Tu trzeba wiedzieć, że byt to jest normalna dusza. Najpierw jest to program, który my sobie tam różnie go budujemy. Mówimy, o, na pewno to jest tak i tu już powołujemy jakiś program. Później ten program wzmacniamy, potem on staje się bytem i później on zaczyna żyć własnym życiem, ma coraz większe doświadczenie, my go zasilamy, bo to jest nasz przecież program, nasz sposób myślenia. Więc on żyje, ma zasilanie, ma ciepełko, ma wszystko fajnie, a później jest naszym problemem.
I w momencie, gdy my zdajemy sobie sprawę z tego, że naprawdę, jak Karolinka wspomniała, że diabeł wcale nie jest taki straszny, jak się go maluje, a maluje się po to, żeby, no bo dzisiaj właściwie biznes to jest wszystko, tak, nie? Na tak. Wszystkim można zrobić biznes. Żeby mieć usługę na dokładnie, antidotum. Dokładnie. I jest przerażające to, że wiele ludzi ten mit podtrzymuje tylko dlatego, że robi jakiś biznes. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko tym ludziom, tylko chodzi mi o to, że robią krzywdę innym ludziom. A jeżeli jeszcze się dowiadujemy, że tak dużo ludzi ma byty, że prawie każdy ma jakieś byty, jakieś programy, no bo każdy ma, tego się nie da ukryć, każdy ma jakieś przekonania, upiera się, no to już jest jego byt. Tak, już, samo już... egregor tego przekonania, dokładnie, już tam kierunku dokładnie. Działania. Dokładnie, właśnie to już jest to. Czyli jeżeli dzisiaj społeczeństwo jest manipulowane już przez to, pożera te wszystkie, te byty ich pożerają energię, więc no to no, społeczeństwo jest w pewnym sensie nieświadome. I teraz niepotrzebny jest egzorcysta, jeżeli na poziomie tym dziecinnym człowiek zacznie pracować nad sobą, zacznie zastanawiać się nad pewnymi programami, mówi, no nie, no to jest bzdet, to jest głupota, uwalniam się, ja ciebie nie chcę. Przecież to takie proste słowa, mówi się, ja ciebie nie chcę, ty mi jesteś niepotrzebny, ty jesteś szkodliwy, odejdź, koniec, nie ma ciebie. Już żeśmy się uwalili, już zrobiliśmy egzorcyzm, już nam 50-150 zostało w kieszeni i jeszcze rozum nam pozostał, to jest bardzo ważne. Doświadczenie, piękne tak, doświadczenie. Tak. A teraz jeżeli my idziemy do kogoś i ktoś tam nad nami, nie wiem, tańczy i robi jakieś szopki, okazuje się, że on nam nic nie zrobił, tylko dorzucił jeszcze nam parę programów, my przychodzimy do domu, i zaczyna się gehenna. Lżej się o stówę. Dokładnie, tak. Lżej się o stówę, ale cięższy o jakiś program. Problem jest w tym, że cały czas nam ktoś przedstawia, że to jest straszne, że to trzeba jakichś wyrzeczeń, że nie wiem, trzeba coś składać na jakichś ofiarach czy coś. A to jest tylko to nasze wnętrze. Jeżeli staniemy przed lustrem, to możemy zobaczyć w swoim odbiciu, już w swoim odbiciu możemy zobaczyć, że w nas coś siedzi. I to, co w nas siedzi, ono nami zarządza. Jeżeli będzie rozmawiało dwie osoby i będą chcieli rozmawiać o jednym filmie, to już od razu zobaczą, że skoro oglądali jeden film, dlaczego mają dwa zdania? Czyli ich programy już nimi zarządzają. Każdy program już z nich chce wygrać. Musi mieć rację. Musi mieć rację, a przecież to nie o to chodzi. Tu chodzi o zrozumienie. Czyli już budujemy sobie jakieś programy, już budujemy sobie jakieś byty, a później dziwimy się, że nie dajemy sobie rady. Jeżeli tych drobnych bytów naprodukujemy dużą ilość, one potem się skupiają. Tak jak Karolinka powiedziała, powstaje dyrektor, ja to mówię niekiedy menadżer. Mafiozo. Tak. I to się okazuje, że później powstaje tak potężna sieć, że gdy się patrzy na to energetycznie, to widzimy, jak ten dyrektor sobie zajmuje centralne miejsce, ci jego kierownicy, pracownicy dokładnie trzymają się wszystkich centrum energetycznych narządów, bo każdy narząd jest centrum energetycznym, który specyficzny jest dla siebie i oni siadają na tych narządach i zaczynają pobierać energię. My sami je trzymamy, upierając się przy swoich jakichś tam zdaniach, przy jakichś teoriach i nawet nie dopuścimy do tego, że to jest może chore, że to może szkodliwe, że to nam szkodzi. Wystarczyło, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, automatycznie byśmy zrozumieli, że byty, programy to są normalne rzeczy. Można ich nazwać aniołem, bytem, diabłem, można nazwać czym chce, bo to nie ma znaczenia, jak my je nazwiemy. Mi się przypomina tutaj czymże jest nazwa, nie? Czymże jest nazwa, to co się różą zowie, czyżby pod inną nazwą nie pachniało. Dokładnie jest tak samo z tymi bytami. Jeżeli byśmy nazwali, bo jak dobrze pamiętam, to chyba w mitologii greckiej, to najpierw demony to byli bogowie, tak? Coś mi się takiego tam gdzieś wyczytałem, że najpierw bogowie byli nazywani demonami, a teraz się ich nazywa demonami jako diabłami. No to czyli ktoś sobie zmienił tylko nazwę i już się okazuje, że jest jakaś nowa teoria. Czyli znowu się buduje coś, znowu się buduje strach, no bo strach to jest biznes, to jest zniewolenie. Ja bym chciał, żeby jak będzie Karolinka opowiadała konkretnie ten przypadek, to żeby właśnie pokazała, że te byty, one rozmawiają, one mają wiedzę, z czego się składają, co zajmują
tak naprawdę, że odchodzą do absolutu, czyli są Niwelowane. One nie są transformowane. One wracają, jak każda dusza, wracają do tak zwanego domu, to jest ta absolut dusza, ta główna dusza, jedna dusza, nie? To co ja zawsze mówię. I do niej wracają i tam one się rozchodzą, bo dzielą się swoimi informacjami, rozpływają się, żeby potem gdzieś tam znowu doświadczać. I tak dusza nam powiedziała, gdyśmy ją pytali, nie ma różnicy. To wszystko są dusze. Jeżeli się z tym dogadasz, to odchodzi. I takie przymuszanie, kropienie tam jakimś kadzidełkiem czy wodą nic nie zmieni. To jest agresja. Jak ten byt, tak. On ten byt nie chce odejść, bo dlatego, że z nim nikt nie rozmawia, tylko ktoś go straszy. A on wykorzystuje tą energię i on jeszcze się staje mocniejszy. Dlatego często jest tak, że ludzie popełniają samobójstwa, bo te byty zaczynają się uczyć. One się uczą, całe życie się uczą. Niebezpieczeństwo jest wtedy, jeżeli my idziemy i zaufamy ludziom, którzy się na tym nie znają. To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś nam mówi, że to on ma jakieś tam teorie, to trzeba te teorie zweryfikować. Bo jeżeli idziemy do człowieka, a znamy takich ludzi, którzy poszli do tak zwanych sław, nie będziemy robili kryptoreklamy, ale poszli i okazuje się, że dalej słyszą to samo, dalej wszystko się to dzieje. My się zajmujemy tym człowiekiem, i teraz będziemy czekali na efekty. Ja nie będę mówił, jak to się skończyło, ale zobaczymy, jakie będą efekty. Ale to będzie tylko świadczyło o tym, że potrzebna jest bardzo duża wiedza i zrozumienie dla tych bytów. Żeby one odeszły. A one odchodzą. Ja nie mówię, że nie przyjdą nowe. Przecież my cały czas szukamy. Jesteśmy samotni, brak nam miłości, brak nam zainteresowania, więc sami wołamy. Takie zassanie. Dokładnie. My tak stawiamy się, a one czekają. Przecież my jak zajmujemy się tym od lat, to pytamy się takiego byta, skąd ty się wziąłeś? A wiesz, ja właściwie to przeszedłem, bo ta pani była samotna i ona mnie zawołała. Były takie, to są konkretne przypadki. Tak, dokładnie przychodzi. I okazuje się, że oni tłumaczą, że on nawet wtedy powiedział, że on nawet chyba nie chciał, tylko że przyszedł, bo ona... No jakby spacerował sobie w pobliżu. Dokładnie. No, a inny znowu mówi, że on tam znowu też przyszedł po coś, no bo coś tam, nie? A później było mu mało energii, to się pod córeczkę podłączył, to się pod zięcia teściową czy tam kogoś i zaczyna się to wszystko coraz bardziej wiązać. My nie wiemy, o co chodzi. Wstydzimy się, boimy pójść, no zresztą jak mamy pójść do zwykłego egzorcysty jeszcze kościelnego, no to już w ogóle jest tragedia, bo my się bardzo wtedy zaczynamy bać, wstydzić, no i tam chować, no i jeszcze to jest lepsze dla tego byta, bo ten byt na tym jeszcze większe żeruje. Ale myślę, że tu tyle, co wstępem ja powiedziałem o tych mitach, że to są mity, to ja to potwierdzam z badań naszych. Kamilka też może potwierdzić, że to są mity, że to jest nieprawda, że nie ma ani agresji, ani złości. Jeżeli podchodzisz z miłością nawet do tygrysa, to on da się pogłaskać. Mhm. A jeszcze tu mam pytanie takie, bo wiem, że często rodzice, zwłaszcza starsi rodzice, którzy już są schorowani, mają mało energii, podpinają się energetycznie i wampirzą na swoich dzieciach. Czy może być tak, że te byty, które są na tych rodzicach, rozplatają tą sieć już poza tych rodziców? Skoro byt widzi, że tutaj ten człowiek jest słaby energetycznie, no to pod dziecko myk się podepnie. Dokładnie tak się dzieje właśnie. Dobrze to powiedziałeś. Chodzi o to, że sama istota nie jest bytem. Ta dusza, która jest pierwotna, tym głównym właścicielem, która się naradza w danym ciele, ona nie jest bytem. Ona nie jest demonem, ona nie jest żadnym szkodliwym. Ona jest, to jest pełna miłości dusza, która przyszła, żeby doświadczać. Mhm. I w jej celu jest wszystko to, co najlepsze dla nas. Ona jest cały czas chętna do mówienia nam i ona do nas często mówi, my ją nie słyszymy, bo jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ale ona jest doskonała, ona jest naprawdę, jeżeli jest Bóg, to właśnie ona jest Bogiem, a ja ją wręcz nazywam Bogiem, nawet to jest też zabawne jeszcze słowo dla niej, bo jest czymś lepszym, bo w imię Boga straszne rzeczy robi, w imię duszy jeszcze nie słyszałem. Dusze sprzedawali. Tak, ale tutaj właśnie jest bardzo ciekawa sprawa, że ci chorzy, cierpiący, zaczynają wzywać różne dusze, byty o pomoc, o zainteresowanie. Anioły, światłość, dokładnie, takie tak, słowa. Oczywiście. I najczęściej przychodzą do nich i te istoty, które sobie tam gdzieś chodzą samotne, pamiętają kręcą się, tak, przylepiają się, no i zaczynają z nimi rozmawiać.
fakt, że ta osoba jest chora, ona jest bardzo słaba energetycznie i że ona już jest taka no, słaba, więc ten byt się do niej przyklei, zaczyna z niej żyć i zaczyna szukać jakby zasilenia i zaczyna siadać na rodzinę. I tak naprawdę to ta siatka rozwija się od tego byta. On przyszedł na to zaproszenie, ale w momencie, gdy zaczyna mu trzeba, zaczyna siadać na wszystkich. Najrzadziej siada na dzieci, najrzadziej. Dlatego, że dzieci mają taki świetny system obronny do pewnego wieku. Małe dzieci. Małe dzieci, tak. Do pewnego wieku one widzą te byty i one je potrafią wypędzić. Do nich po prostu powiedzieć, nie chcę cię, bo go widzą. Dzieci widzą, mówią, nie chcę cię, uciekaj. I te byty szanują, bo każda dusza, ona szanuje wolną wolę. Ale jeżeli my czegoś nie wiemy, albo my jeszcze zapraszamy, no to jak ktoś chce Lucyfera, ma Lucyfera. Jak ktoś chce Boga miłosiernego, który pali, niszczy do 90. pokolenia, to ma takiego Boga. No, słuchaj, to jest wolny wybór. Ale mało tego, jeżeli ktoś na przykład powie, czy wyrzekacie się szatana, no to co? No to jest zaproszenie jak najbardziej. Nie? Dokładnie, bo tu jest taka głupia historia. Jak można powiedzieć, czy wyrzekasz się szatana, skoro jego nie ma? Tak. Tak, bo mówiąc to, tworzysz go. Tak, dokładnie tak jest. I teraz tak, jeżeli mówisz o wyrzekaniu szatana, szatan mówi, ktoś mnie woła, lecę. A kościółek, o dobre miejsce, ale tu duszyczek jest fajnych, nie? Mhm. A się wszystkie świecą, no to może pozbieramy, no to się przyczepia, który tam najtłuściejszy jest. Mhm. Żeby sobie, no my mamy szczęście, jesteśmy chudzi, nie jemy, nie zna się, do mamy co czepiać. Ale są takie istoty, które mają bardzo dużo takiej energii, nie wiedzą co zrobić, co się dzielić. Te demony są bardzo chętne, dlatego że tu jeszcze trzeba wiedzieć jedną rzecz. Absolut, ta główna dusza, która jest jedna, jedyna, więcej nie ma nic. I z niej te cząstki, które się wydzielają i my wszyscy z niej jesteśmy, bo to jest nasze połączenie, w tej duszy jest wszystko i to wszystko chce doświadczać. Więc tam nie ma zła, ani nie ma dobra. To sobie wychodzi. I te z tego jednego miejsca wychodzą dusze we wszystkie poziomy. Czyli i są, powiedzmy, szaraki, tak zwane tam UFO, i tego, i ludzie, i różne rzeczy, to wszędzie jest i ta dusza doświadcza całościowo. Ta jedna dusza doświadcza całościowo i tam są też dusze, które wychodzą w próżnię. Tak nam dusza powiedziała, Karinka, pamiętasz, jak powiedziała, że są dusze, które są tą wypustką, wychodzą w przestrzeń i one się nie naradzają, one sobie bytują w przestrzeni. Do końca nie wiemy jeszcze dokładnie o co chodzi, ale to jest kwestia badania, one sobie istnieją. Co one robią, jaki jest cel, nie wiemy. Jakieś też mają doświadczenia, zbierają. Niemniej jednak, ja podejrzewam na razie, bo to jest kwestia podejrzeń, że to właśnie te dusze sobie, na przykład jak ktoś zawoła, to ta dusza, no ja to sobie skoczę tam na chwilę i ten. No ale jak wskakuje w osobę cierpiącą, chorą, automatycznie przejmuje ta dusza wzorce, no dość nieprzyjemne. Tak. I zaczyna żyć, zaczyna pobierać energię i zaczyna być tym, co pobrało. Czyli jak pobrało miłość, no to jest aniołek. Ale jak pobrało od człowieka chorego, który jest umierający, bardzo cierpiący, jak na raka ludzie cierpią, wyją z bólu, no więc wiadomo, że ta istota, gdy wejdzie w takiego człowieka, no, przyjmuje bardzo potężną energię niszczącą, niedobrą. I myślę, że to jest głównym powodem, że powstają tak zwane te byty, gdzie ludzie przed śmiercią dosłownie kiedy zmieniają głos i ryczą jakimś głosem. Co myśmy też mieli, znaczy przypadek który wypowiedziała się, córka powiedziała, że mama powiedziała takim ryczącym głosem z podziemi i jeszcze zaczęła kląć, gdzie mamusia była kulturalna, powiedziała pani. No, wiemy o co chodzi. Znaczy nie wszyscy muszą wiedzieć o co chodzi, ale wiemy o co chodzi, że te byty doświadczają, przyjmują pewne emocje i one jak już widzą, bo one jakiś realizowały swój cel. Tylko ja myślę, że one nie są do końca świadome, bo ja tego nie rozumiem. No, jak one można są zabijać? Więc... Tak, ale jak można zabijać swojego żywiciela, bo one prowadzą do destrukcji, ewidentnie. Tak jakby na siłę i mówią, zabij się, czy tam, no nie wiem, różne rzeczy mówią. I w końcu doprowadzają do tego, że człowiek ginie, popełnia samobójstwo albo coś, bo znam takie też przypadki, gdzie ciężko było tłumaczyć temu człowiekowi, a on mówi, ja muszę skończyć z sobą, bo ja już nie wytrzymuję, bo on mnie cały czas mówi tego, ja mówię, spokojnie, poczekaj, trochę popracujemy. No rzeczywiście popracowaliśmy, wyszło, że dzisiaj już mogę nawet powiedzieć, że to jest jeden z wielkich sukcesów. Mówię to Krystianie, użyję imienia, bo i tak nikt nie będzie wiedział, o kogo chodzi.
ale jest to jeden z sukcesów, do drugiego to nie wspomnę, bo nie chcę wspominać. I tutaj jest bardzo to ewidentne, że jeżeli my umiemy się z tym zająć, ja myślę, że tak naprawdę te dyplomy, to wszystko, co ludzie mają, to powinni wziąć do pieca, wrzucić od razu. Powinno powstać w ogóle jakieś centrum szkolenia i naprawdę powinni się zebrać przynajmniej 15 ludzi, egzorcystów i ludzi jasnowidzów i stworzyć taki program. To nie może stworzyć jedna osoba. Nie może. Nawet ja z tą wiedzą, ja bym mógł ten program stworzyć, ale nikt go poważnie nie potraktuje. Ja mam świadomość. Ja tego nie chcę, nie będę nikogo uszczęśliwiał. Proszę bardzo, niech się zbiorą ci wszystkie sławy i niech zejdą się w jednym miejscu, niech stworzą taki specjalny program dla egzorcyzmów, niech to ustalą, niech się zacznie wreszcie coś dziać, bo do tej pory to jest takie, każdy na swój strój, pieniądze bierze, a ludzie cierpią i mnożenie bytów jest w przyspieszonym tempie. Bo to wynika też z intencji wewnętrznej, nawet nieświadomej tych ludzi, że on doświadczył parę sukcesów w tej dziedzinie, i już przemysł chce z tego robić. Dokładnie. I w tym momencie, jak ma taką intencję, no to się jego wewnętrzna, ten zamiar, ta intencja się już zmienia, już ulega zmianie. Pomaga następnym, bierze pieniądze, aha, da się zarobić i już ten proces... Tak, i tworzy też sobie takiego byta materialnego, który żąda pieniądze, a nie jak gdyby... Czyli z tej góry spuszcza go w dół i on już traci kontakt z tą górą, już robi to mniej skutecznie, ale już sławą jest i to się wszystko nakręca. Chciałem wam tutaj jeszcze powiedzieć taką ciekawą rzecz, właśnie, którą na sobie doświadczyłem, ponieważ tak jak ja powiedziałem, nie biorę, nie brałem, nie biorę i brał nie będę żadnych pieniędzy. To jest bardzo ważne. Czy nie znaczy, że mi nie są potrzebne? Mój byt bardzo dobrze wie, że nie są potrzebne. Przecież mógłbym sobie kupić piękne auto, basen wybudować. No przecież tyle ludzi ma piękne baseny kryte, ogrzewane. Przecież to nie fajne, bo jakbyście przyszli do mnie się pokąpać, bytek by nam to załatwił. Żaden problem. Naprawdę mam możliwości, mogę zarobić bardzo dużo pieniędzy. Tylko wtedy ja zaczynam robić być tym samym, o czym mówię teraz. Zaczynam robić to samo, co ci ludzie robią. Zaczynam budować, tworzyć nowe byty. Zaczynam robić ludziom krzywdę i na tej krzywdzie zaczynam budować swoje imperium. Mhm. Iluzji. Nieszczęścia. Czyli to, co mamy we współczesnym świecie. Tak? Dokładnie. Medycyna. Dokładnie. W każdej dziedzinie. Tak. Dokładnie. Jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, każdy lekarz ma swój cmentarz. Boże święte, to jest przerażające, bo dużo jest tych lekarzy, nie? No. A strajk lekarzy chyba w Stanach, pierwszy, który się odbył, okazało się, że o 27% umieralność zmalała, więc powtórzono to gdzieś w innym mieście, okazało się, że to jest prawda, było 30, a jeszcze w innym. No i oczywiście zaczęto dobrze płacić lekarzom, żeby nie strajkowali, no bo przecież biznes to jest biznes, no tak, nie ma tu żartu. Wszyscy muszą zarabiać. I tak myślę, że dopóki będzie oparte wszystko o pieniądze, nie będzie uczciwości, nie będzie prawa. Straszne. Nie będzie efektywności. Nie będzie efektywności. I wiecie, to jest straszne, co ja mówię, ale niestety tak jest. I wam powiem to, co właśnie powiedziałam. Była taka sytuacja, że na przykład coś zrobiłem. Ja nie mówię, że ja to zrobiłem i że na pewno był efekt tego, ale ta dana osoba mówi, słuchaj, zrobiłeś, jest świetnie, ja widzę, jest poprawa, ja chcę ci coś wynagrodzić. Ja mówię, nie chcę. Ale jak nie chcesz? Chociaż trochę, chociaż tak. Ja mówię, nie chcę. A tu mój mówi bytek, mówi, słuchaj, weź se, przecież kurczę, felek, na chleb nie masz. Ja mówię, nie mam na chleb, bo ja chleba nie jem. No. I tu właśnie chodzi o to, żeby umieć odrzucić te pokusy. Dlatego, że najpierw możesz chcieć mieć hulajnogę, potem jeszcze mieć samochód, potem chciałbyś mieć samolot, będzie ci wiecznie tak dużo trzeba, że jak będziesz rozmawiał z bytem, to będziesz mówił do niego tak, słuchaj, bycie, zostań jeszcze trochę. Bo dlatego, że ja więcej zarobię na tobie, niż jak ja ciebie rzucę. A ja robię inaczej. Wąt. Nie ma cię. Nie chcę nic i ja go od razu wyrzucam. Ja nie mam żadnego interesu, żebym dalej siedział. A co może zrobić egzorcysta, który bierze pieniądze? No powie, dobra, wąt, ale zostań trochę jeszcze. Albo zostaw dziecko. No i słuchajcie, no niestety, no nie chcę nikomu to robić jakby takiej złej reklamy, ale z tego, co widzę tutaj po tych wszystkich egzorcystach, po tych wszystkich ludziach, co ten, nie łączą się, nie tworzą niczego dla ludzi, tylko tworzą takie prywatne folwarki do zarabiania pieniędzy, nie licząc się z tym, że to jest krzywda dla ludzi, potężna krzywda. Dzisiaj jest tak dużo ludzi opętanych, zniewolonych, że
nawet nie są świadomi tego. No bo nie są świadomi. Nie są świadomi, tak. Bardziej nie są świadomi. Gdyby byli świadomi, to coś by zaczęli szukać, robić i tak dalej. Jeśli ktoś nie jest świadomy, no to... Też nie ma takiej wiedzy, z której mogliby czerpać. Dokładnie, to właśnie tutaj świetnie. Literatury żadnej nie ma takiej konkretnej. To co ja mówię, gdyby się zebrali ludzie, ale mówię, to musiała być duża grupa. Naprawdę w Polsce jest bardzo dużo świetnych fachowców. Tylko trzeba je złączyć do kupki po to, żeby oni zaczęli być prawdziwi. Żeby oni przestali gdzieś tam po kryjomu udawać, że są święci, no i garki lepią. Nie? To jakoś tak się mówi? Święci? Święci garki nie lepią. Nie święci garki lepią. Jakoś tak. No, nie święci garki lepią, tak. Nie wiem, ale nie wiem, o co to chodzi. Dobra, to proszę. Teraz przejdziemy do hipnozy. Chciałam opowiedzieć jedną, można by powiedzieć, z pacjentek, które miałam.